Okej, okay, odbierz swoje nagrody. Połącz swoje konto fan klubu Harry'ego Pottera z kontem WB Games, aby dostosować grę. Okej, okay, no dobra, ja sobie to mogę. Na razie sobie pominę rejestrację. Ja sobie to ogarnę potem. O, słuchajcie, mam onyxowego hipogryfa tutaj. Będę sobie nim latał. Zarąbiście. Aha, okej. Okay. Czarnomagiczny zestaw. I tam chyba. O, ale ładne. Maski, tego stroje. Pięknie. Oh. Mamy przyjemność poinformowania cię o przyjęciu do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwarts jako ucznia 5 roku. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, tak jak w Polsce. O coś tym jest. Podstawowe wyposażenie zostało ci już skompletowane i będzie ci towarzyszyć w podróży do zamku. Jak zapewne ci wiadomo, dekret o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17 roku życia poza terenem szkoły. Jednakże w ramach wyjątkowych okoliczności ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profesor Eleazar Fig, o, kojarzę to nazwisko, mógł pomóc ci poszlifować umiejętności rzucania czarów przed waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku. Jesteśmy w Hogwarcie! Zostaliśmy przyjęci! Zostaliśmy przyjęci, wicedyrektorką jest Matylda Wesley. To jest ciekawostka? Czy to jest jakieś powiązanie, czy po prostu zbieżność nazwisk? Ale nie wiem. Zobaczmy. Okej, okay, możemy sobie wybrać postać, możemy sobie powoli to zrobić. Ja tylko tutaj podkreślę, że grafika na Xbox Series S przy 60 FPS-ach będzie gorsza. Nie będzie taka zajebista, nie? Jakby na PC-cie, jakby na Xboxie Series S, EX, przepraszam, i na PS5, tylko będzie gorsza. Więc jak włączycie na swoich tam PC-tach, konsolach lepszych, no to po prostu zakładam, że wywali was z butów. Dobra, wybierzemy sobie najpierw postać. Szkoda, że są predefiniowane postacie. A weźmy tego, jedziemy dalej. Aha! Ej, ja mogę tutaj, nie, ja tutaj mogę zrobić kształt twarzy. Nie no, kozacko. Dobra, to weźmy jakiegoś... Ale gigaczat jest! Co to jest w ogóle za gigaczat? A, to ja, dobra. Wiecie co? Jak jest za głośno gierka, to później to zmienimy, dobra? Zróbmy Gabrzydala? Nie, no myślę, żeby jakiegoś takiego... Albo... Ej, jakby tutaj można zrobić było Dubiela, a jest... Duże prawdopodobieństwo, że można zrobić tutaj Dubiela, bardzo podobnego, patrząc po tych fryzurach, po tych twarzach. Dobra. Czekajcie, wezmę to na kolor skóry taki troszeczkę opalony. Okulary mogę dać. A, dam okulary w sumie. Czemu nie? Wygląda jak typowy ukie. Dobra. Tutaj zobaczmy te twarze wszystkie. Jakieś zakazane twarze, no ale... Dobra, weźmy jakąś jedną, jakąś lepszą może. Niech będzie taki. Dobra, czy coś jeszcze jest? Lecimy dalej. Aha, teraz fryzura. Aha, czyli fryzurę możemy wybrać. Dobra. Okej, okay, tu jest jakiś taki zaczes, tu jest jakiś taki, na testry chyba fryzura, jakiś zaczes, grzywka, no to ciekawie wygląda, taka szopa na głowie, ale nie oceniam. O kurde, co mu tu wywiało chyba odkurzaczem, albo tym, do liści, podobny do ciebie? Aha, to, dobra widzowie. Myślałem, coś takiego zrobić, coś takiego będzie git. Coś takiego będzie zajebiste. Dobra, i tutaj możemy jakieś blizny zrobić, albo cerę też zmienić. Dobra, zróbmy to, zobaczmy jak wygląda, jak się zmienia cera. Aha, czyli to trzeba w sumie tak zrobić. Aha, chyba zależy, bo to po prostu ja mogę sobie tak zmieniać i to... I są różne jakieś tam wychodzą. Weźmy taką cerę po prostu. O, taką. Podobny to, do ciebie, to bierz? Aha, jeszcze piegi i pieprzyki. Dobra, czyli im chyba... Nie, to też w sumie zależy od typu, bo są różne piegi i pieprzyki. Okej. Okej, dobra. No zróbmy takiego, po prostu wiecie, bez żadnych skac jakichś. Dobra, teraz brwi. Dobra, spoko. Kolor oczu możemy zmienić też. Ciekawe, jakie kolory oczu mogą mieć. Jakieś zielone, brązowe? Fioletowe, zielone? Jak Stonks. Niebieski? Chyba meduzę zaraz zrobię. Niebieskie oczy. Dobra, wydaje mi się, że te... Dobra, ten kolor jest git. Dobra, i słuchajcie. Ton. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. Ej, przecież to... Nie, ten drugi głos jest kobiety. Siema, witam. That was quite something. A czekajcie, dam na pełne? I am indeed a student, but I can very well be able to help you. Dziwne to. A few cobwebs and some dust.
O kurde. Dobra, zbyt poważne, zbyt poważne. I'm eager to get to Hogsmeade. Ten głos jest okej. Dobra, jest poziom trudności. Ja wezmę normalny, bo nie jestem bałwanem. Umiem grać w grę, więc wezmę. A co to jest w ogóle za historia? Aha, historia bez wyzwań związanych z rozgrywką. Ten pierwszy jest gigaczat. It was wonderful. To jest taki 17-latek. To jest taki 17-latek, ale. I am indeed a student, but I can. Takie 25. Ja wezmę to. Dobra. I nadaj postaci. Aha, no muszę nadać imię postaci, dobra. Dobra, widzowie, Polak w UK. Czarodziej. Okej? Okay? Umawiamy się, że tak będzie to wyglądać. Rozpoczynamy przygodę, widzowie, Hogwarts Legacy. Postać zrobiona. Wygląda jak nikt. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Dobra, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? O, sowa tam z tyłu była. Ojej, lecimy! Słuchajcie, tak, będzie wybór domu. Będzie wybór domu na pewno. Będzie wybór domu na pewno. Ej, widzowie, witamy! Hogwarts Legacy! Tyle czekania. W końcu tu jest. Pogchamp! A no, Collins, tego już nie zlikwiduje. Trochę głośno, my to przyciszymy zaraz. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Oh, Rebellia Goblinów. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock is. Z goblinami też będziemy prawdopodobnie walczyć. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe o kurczę, smog. He is a significant threat. Widzieliście to? And it was your wife, Eleazar, albo who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities.
Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly. A co to za kapsuła? Jakiś czarny smok, tak. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Wygląda jak kapsuła czasu. What's that glow? O kurczę. I don't see a glow. Ale nasz czarodziej widzi. Dziwne. A on pewnie to otworzy tak od strzała. Merlin's beard. Wait. We did. Wow! Co jest? Zeżar go! Co robisz teraz? On teraz widzi te. Widział kogoś śmierć, to już widzi. I ja pierdykam. Jezus Maria. Złap ten klucz! Jezu, ale prawie nas zeżarł. Kurde, co tu się stało, widzowie? W pewnym momencie rozmawiamy, a w drugim momencie nagle smok nas prawie pożarł. Dobrze, że się teleportowaliśmy. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiganworld potion. That stuff will write you in a second. Eliksir wiganowy, dobra. Uleczę się. Pytaliście, czy jest dubbing? Nie wiem, czy jest dubbing. Zobaczę zaraz, dobra? Zobaczymy zaraz. Przyciszę troszeczkę gierkę. Za moment. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? Może był sterowany przez gobliny. Profesor? Gdzie my w ogóle się znajdujemy? W jakiejś jaskini? I'm not sure. Ta grafika i tak jest ładna jak na Xboxa Series S. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Oj, Gastro, dzisiaj nie aż tak długi, ale jutro będzie długi. Dzisiaj to jakieś takie, nie wiem, 3 godziny. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Mhm. Or why. Koniec gry. Wow. Gdzie my jesteśmy? Kurczę, chyba nas na koniec świata zabrał. This has not been the day either of us expected. No nie. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. O, teraz lepiej jest, tylko ta grafika jest gorsza. To były gobliny. Jak włączyć na transmisję na Twitchu, pomóż proszę. Na YouTube. Nie masz YouTube'a, chłopie? Siemano, siemano, witam. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes. A powerful magic wielded by a rare few. Seems to have been wydajnościowo na Xboxie Series S wygląda tak ok. Nie jest zbytnio zoptymalizowane, to na pewno. No właśnie, skąd ten świstoklik był? Tak, będę na 100% grał. Znaczy na 100%, nie wiem, czy na 100%. Faktycznie, no, optymalizacja w tej grze troszeczkę leży. Patrząc na to, jak się rozglądam,
Gdzieś tam te klatki się urywają, ale nie jest źle. W sensie, wiecie, jakby... No nie wiem. Tak, kurde, dziwnie troszeczkę. Na Series X na pewno lepiej, ale... Nie wiem, jak z optymalizacją jest. Na pewno jest lepiej. No nie, Series S nie jest mocną konsolą. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Okej, czy możemy już czarować? Is that ice? It's not cold enough here. To jest zaklęcie jakieś. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. No dobra, będziemy czarować po raz pierwszy. Zniszcz barierę magiczną. Naciśnij RT, i, aby rzucić zaklęcie podstawowe. Aha. No i pięknie! I klasa! Dobra. Dobra, aha, użyj swojej kamery, aby wybrać cel. Aha, czyli... Dobra, no to przeciwnik się podświetla, rozumiem. O kurde, ale zjechałem na dupie. O! Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. No, na razie Voldemorta nie spotkamy, bo nie żyje. W tych czasach. To są takie czasy, gdzie można powiedzieć, że to są takie, wiecie, fantastyczne zwierzęta i tak dalej. Nie było wtedy takiej, jakby... takich postaci jak w Harry Potterze. We're close now, it's just ahead. O, i tutaj chyba zbudujemy most, z tego co wiem. Spoileruję lekko, ale widziałem to na zwiastunie. Przed, przed. Reparo! Wow! Co on robi? Naprawia most! Mega! Mega! Też bym tak chciał mieć, ale jeszcze jestem za młody, żeby tak... taką potężną magią władać. Gdzie my jesteśmy? Aha, jesteśmy w tym opuszczonym zamku jakby. Ale te cele faktycznie się pokazują. Mogę wszystkie dzbanki stłuc. Tylko szkoda, że nic nie leci. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. No właśnie, co to jest za budynek? No ładnie to wygląda, ładnie. Te promienie, okej, te promienie robią wrażenie na mnie. Wydajnościowo jest tak, że czasem jest 30 FPS-ów, czasem jest 60 FPS-ów, więc wydajnościowo na Xboxie Series S nie jest to zbyt dobre, jakby zbyt dobra gra, ale... Myślę, że ogółem jest ok. W sensie grywalne. Jest to grywalne. Dobra, zbadaj ruiny. Zbadaj ruiny. Tutaj w ogóle mamy minimapę po lewej stronie na dole. Musimy gdzieś tu wskoczyć w ogóle. Dobra, zobaczmy, czy możemy tutaj gdzieś poskakać. Zaraz się okaże, że zbuguję tą grę i w ogóle skoczę gdzie indziej. Także może być ciekawie. Ale czekajcie, coś tutaj jest. Coś tutaj jest. Zbadamy to. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Wygląda to jakiś pan z kulą, kartami, tarota chyba. Jakieś gwiazdy, astronom. Mikołaj Kopernik tu żył, jestem pewien. Dobra. To jakieś ptaszki, jakiś gołąb u góry. No, ciekawie. Słuchajcie, weźmy sobie... Tak, musimy zbadać ten zamek. Ja nie wiem, czy mam zbadać te ruiny. To są te rysunki. Ja nie wiem, czy jakoś mogę się wspiąć, czy ja muszę w ogóle obejść chyba. Ale zobaczcie na przykład, jak tutaj jestem, w tym miejscu, prawda? To jest takie 45 FPS. Ale jak patrzę tutaj, to jest takie 60 FPS, nie? W ogóle to jest takie dziwne. Ale dobra, zbadajmy. Tutaj możemy chyba obejść. O, tutaj znowu 30 FPS około. Profesor, this statue... O, to chyba ten... Ta, to był na pewno jego dom. To był na pewno jego dom. Wiesz co, włączyłem tryb na 60 FPS-ów i...
I na ten. Żeby było performance. Nie była jakość, tylko performance. Więc po prostu na Xbox Series S wygląda to nieco gorzej, ale wciąż jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Będzie lepsza grafika na PC-cie i na. Enchanted crystallized stone again. I na Xboxie Series X i PS5. Co to jest? Kurczę, to ten symbol. Wow. Możemy tu przejść? Nie możemy. Halo, Fig, jesteś? Chodź tu. Co to jest? Jakaś komnata. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey. No właśnie. I znowu jest ten znak. No, to jest dziwne. Dobra, zbadamy to. Zaraz się chyba tam przeniosę. Ej! Ej, gdzie to jest? Obudź goblina. A jesteśmy w tej komnacie. Znowu się przenieśliśmy. Ej, goblin tam śpi, trzeba go obudzić. Ej, troszeczkę się boję go budzić. Ale dobra. Hello? Typowy urzędnik w urzędzie miasta. It can't be. Ale brzydal. Just a moment. Nie, widzowie, gobliny nigdy nie były urodziwe. Nigdy nie były piękne. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Ale jak się tu znalazłem w ogóle? Vault number 12, I presume. Jaka skrytka numer 12? Precisely. Dziwne, mini mic. The key. Your wife's portkey. Klucz, daj ten klucz. Kurczę. This way then. Dziwne zagadki. Stay close. O, i teraz będziemy na tej kolejce fajnej. No nie nim, ale może nie Nimbus, ale jakiś ten. Ale jakieś pieniążki albo coś? Różdżki, nie? Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. No to jedziemy kolejką! How many vaults are there? O kurde, ale szybko, ja pierdzielę. In fact, you'll see quite a few on our way. Ej, osoby, które się bawią rollercoasterów, lepiej niech nie patrzą na to. Kozak. Uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Energylandia, dokładnie. You want to take a breath? A what? Oh! That water no, nie do wody. Dopiero co wyprałem swoje szaty. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Kurde, to gdzie ta skrytka jest? O, dojechaliśmy. Vault number. Vault 12. Momentous day. A co tam jest w tej skrytce, że to jest pamiętny dzień? On your way. A, to jest strażnik. Tak, można stworzyć swoją postać. Na Xboxie Series S gram, widzowie.
the home band that God was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin. No to ciekawe w sumie. He watches over. Czy smok został nasłany przez gobliny? Rare anyone goes there anymore. Jeżeli miał tą samą opaskę, ten smok i właśnie ten goblin. Here we are. Podejrzane. Ale w grze nie, Harry'ego nie ma tutaj w tej grze. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Dobra, otwieraj. Zobaczmy, co jest w środku. Back opening! Back opening! Hogwarts Legacy. Vault 12. Thank you for your help. Co jest w tej skrytce? What do you suppose we should be looking for? Ale tutaj pusto jest. Wygląda jak grobowiec jakiś. I wonder if you might. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key. Jak zamknąć and drzwi? Then close the door. Nie zamykaj! Zostaw! Nie, no czemu on zamyka? Jeszcze jaki hub w ogóle? Jeszcze powiedział powodzenia. No co za gość w ogóle? Let me think. There must be something here. Revelio. Revelio perhaps. Ale coś ta ściana się świeci. Yes, a revealing charm. No time like the present. Coś ta ściana Let's się tam świeci. See what we're missing, shall we? Ready your wand. Whoa! Okay. Okay. Aha, mam sterować różdżką. Czekajcie. Aha, strzałka. Jezu, jakie to jest dziwne, nie? Dobra, i cyk. O! Dobra, jest okej. Okay. Ej, to jest znak masonów. Nauczyłem się czaru w ogóle, ciekawe. There, I saw something. No coś tam jest na tej ścianie. Move a bit closer and try again. Ciekawie się uczy tych czarów. Okej, okay, Revelio. A door. Jest, są drzwi. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. No tak. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ale jak stąd wyjdziemy w ogóle? Lumos. Wow. Nie no, nie, za ciemno tutaj. O Jezus Maria, kolejne zagadki, no proszę was. Gdzie ja jestem? To jest ciemno. I do. Dobra, ja potrzebuję Lumos. Potrzebuję Lumos. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Zaraz Hagiwagi wyjdzie. albo smok. Albo smok. Ja się tego obawiam. Trzymaj się blisko profesora Figa, dobra. O, ja nie mogę. Niestety nie wiem. Nie znam czaru Lumos. Nie wiem dlaczego. Tego się uczyli jakiś... Jak na jego wiek... To jest chyba piąty rok, to jego uczyli się na trzecim roku bodajże. Co to jest? Tam się świeci. Znowu to samo. Utevo Lux. A co to, tibia? Wow! Co jest? Ej, co jest? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Coś tam się świeci znowu. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Pod podłogą. I see some sort of statue, but odbicie. Only as a reflection in the floor. Revelio znowu. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Proste, widzowie, proste. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Hmm.
Perhaps you should cast Lumos. A teraz, o, dobra, widzowie, uczymy się Lumos, dobra, klikam A i muszę sterować, kolejne A i teraz w dół i znowu A. To jest taki quick time event, po prostu, który trzeba gdzieś tam, może nie aż taki quick time, bo go odpalamy de facto, ale po prostu trzeba tym sterować, zanim ta czerwona kreska do nas dojdzie. Dobra, przyciśnij RT i naciśnij Y, aby rzucić Lumos. Aha, czyli słuchajcie, widzicie po prawej stronie, na dole jest, mam czary, które mogę prawdopodobnie ich więcej przypisać, jak będę miał więcej czarów. Jakiś tam Avada Kedavra, Lumos, Expelliarmus i tak dalej, i tak dalej. Na razie mam Lumos. To jest na początek. Mamy X, A, B i Y. Dobra, rzućmy Y. Lumos, well done. Now the reflection is turning towards me. Does follow the light. Kurde, no to w... O Jezus! O nie. O nie. O nie. Ale ja chciałem łatwy poziom, Look out! Potato! Użyj pro tego, aby odbić nadchodzące ataki, dobra? Okej! Kurde, jak mam to się... Aha, widzę na głowie, że ktoś używa na mnie protego. O kurde. Ale mi wibruje pad w ogóle, ten... Dobra, czyli muszę używać zaklęć podstawowych, żeby... Okej, ładnie. Kurde. O, coś tam umiem. Stay close! No dobra, już spokojnie. Chili bombę, chłopie. No i to był pierwszy pojedynek. Znaczy pojedynek. Professor, where are you? This isn't good. Halo, profesorze, a gdzie ty jesteś? Nic nie widzę. Lumos. Lumos. Dobra. Siema, witam. Dobra, gdzie jest profesor w ogóle? No nie, no chwila, już myśmy go zgubili, no. Gdzie mam iść? Ale tutaj, zobaczcie, kieruje mną coś. Jakieś świetliki. Hejka, witam. O, znowu ten znak jest. Nie wiem, ja się boję w to wchodzić, bo znowu wyskoczą. Znowu ten posąg. Revelio. No i widzowie, teraz będę sam czerować. Bartosz... Prawy kontroler, nie wiem co to jest. Co to jest prawy kontroler? Nie, tak jak jest ustawione, tak jest. Ja się odwaliłem jak czarodziej, widzowie. Zostałem zaproszony do Hogwartu, się ubrałem jak czarodziej. Dobra, aktywuj posągi. Okej, okay. No to chyba sami teraz musimy się tym zająć. Lumos. Życzcie mi powodzenia. Bo właśnie zaczynamy. Zaczynamy pojedynek z posągami, wyzwanie. O kurde, co się dzieje? To jest jakieś coś nowego w ogóle. Perhaps I need to get them all to stand at once. A jak mam je ustawić, żeby wszystkie naraz były? Aha, czekajcie, jeszcze raz. To jest pierwsza zagadka w ogóle. Nie, czekajcie, tutaj chyba muszę iść po tym szlaczku, tak mi się wydaje. Nie, to jest... Ej, widzowie, zobaczcie, to są jakieś szlaczki.
O! Dobra! Dobra! That's what's poppin', boys! No i teraz zajebiście, już... No nie, no... No i musiałem... Musiałem... Na szczęście umiem używać Protego, więc... Łatwo. Przytrzymaj Y po udanym rzuceniu Protego, aby użyć drętwoty, która na krótki czas uguszy wrogów. Dobra, ale jak mam rzucić to Protego? Aha, jeszcze raz kliknąć. A, przytrzymać mam, dobra. Okej. Ale kliknąłem! Przytrzymaj Protego. Aha, Jezus Maria. Jeszcze raz. Umiem już, dobra. Po prostu muszę przytrzymać przycisk. Nie klikać, tylko przytrzymać. Okej. Dobra, musimy teraz zniszczyć te posągi. Drętwota. Dobra, łatwo z wami, łatwo z wami. Łatwo z wami i tam! Skończcie się pojawiać! Kurde no! Jeszcze jeden. Dobra, koniec. Koniec, udało się nam. A jest znowu ciemność. Lumos. Dobra, Tomasz Zbane, gdzie idziemy teraz? Tutaj gdzieś mnie prowadzą te świetliki. Walki fajne. W sumie, co mi się podoba tutaj w tej grze, to jest to, że nie ma takich jakby ograniczeń. Wiecie, walicie czarami, walicie czarami, walicie czarami. To jest fajne tutaj. I to mi się ogółem podoba. Do tego też te, no różne czary. Będzie tutaj masa czarów. Jakieś Levioso, Expelliarmus, Avada Kedavra. I inne właśnie czary, które będą mi zakazane i dozwolone, więc... to już jak tworzycie tą w ogóle postać, jak kreujecie ją, to zależy od was. To jest taki wielki symbol. Ulala. Co ja mam z tym zrobić? Rebellion, a nie, czekajcie, bo coś mi tu prowadzi. A, znowu ten symbol, dobra. Wow. Brama jakaś. Do kolejnej komnaty. Widzowie, przechodzimy tam, czy nie przechodzimy? Ja się boję trochę, bo znowu będą jakieś zagadki. Dobra, widzowie, myślę, że na tym skończymy pierwszy odcinek i zobaczymy się w kolejnym. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego!